Siemka, witajcie ponownie na Urban Move 4 po aktualizacji, w której otrzymaliśmy nowy tramwaj dla Super VIP-ów, mianowicie skład Modeusa Alfa, Volvo B10 Ble oraz Urbina 9 drugiej generacji, a także Mercedesa O405 N2 z innym układem drzwi. No to co? Przejdziemy się na początku Modeuskiem. Tak, pięknie tutaj połączony, sprzęgnięty. Jestem podekscytowany, bo no dosłownie przed chwilą była ta aktualizacja i pierwszy raz jadę tym tramwajem, także jestem ciekaw, jak to wyszło. Świetny brzęczyk do drzwi. No, dwuskład na Urban Move 4 to jest złoto po prostu. Pantograf podniesiony tylko w pierwszym wagonie. Zamykamy drzwi w biegu. No i oczywiście, co warto zaznaczyć, że ten drugi wagon nie ma kabiny motorniczego, no co jest oczywiste. Mamy tutaj po prostu wolne miejsce w przedziale pasażerskim. Więcej wolnego miejsca dla pasażerów. Świetne udźwiękowienie. Nie ma żadnych problemów z tym drugim wagonem, wszystko sprawnie i elegancko działa. No naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego składu. Świetna aktualizacja, takiego czegoś na UB4 było potrzeba. Teraz przenieśmy się zatem na zajezdnię autobusową. No i mamy pierwszy nowy pojazd, Urbino 9 drugiej generacji. Czyli już czwarty pojazd z tej rodziny. Obok 15, 12 i Urbinetto. Przejedziemy się też nim oczywiście.
na najkrótszej i na najprostszej linii, jaka jest w ogóle dostępna, czyli na oczywiście 409. Wracamy na zajezdnię. No, bardzo dobry krok z tym pojazdem. Został zrobiony kolejny świetny pojazd drugiej generacji. Fajne uzupełnienie do tamtych pojazdów, które były już wcześniej. Zjeżdżamy sobie na zajezdnię, no i co? No i pora poszukać drugiego pojazdu, czyli niejakiego Volvo. Okej, chyba już go znalazłem. Volvo B10 BLE. No wow. Nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. Zamurowało mnie po prostu. Zobaczcie, jak to wygląda. I to piękne logo. No nie, no coś cudownego. Gdybym teraz robił ranking top 10 autobusów, no to musiałbym pozmieniać trochę na tą klasyfikację i upchać gdzieś to Volvo na bardzo wysokie miejsce. No bo to wygląda po prostu no niebiańsko. Przejdźmy się jeszcze po wnętrzu. Wow. Nie wiem naprawdę, co powiedzieć. Więc pozostaje tylko wsiąść i przetestować go. Ale fajna niespodzianka na noc. Od Urban W4. No nie spodziewałem się takiego czegoś. No i posłuchajcie tego dźwiękowienia drzwi. Tak się prezentuje widok okiem. Chciałem powiedzieć motorniczego. Okiem kierowcy autobusu. Jak widać, mamy wskaźniki. Zresztą stąd też je dobrze widać.
Znam wiele osób, które dostałyby krwotoku z nosa na widok tego pojazdu. Między innymi niektórzy miłośnicy z Wrocławia po prostu kochali ten autobus. Zresztą wcale się nie dziwię. No. Mógłbym wydać ocenę 10 na 10. Spokojnie. No pojazd jest długi, no bo to jest w końcu deskorolka. No niemniej jest fajnie sterowalny, nie ma żadnych problemów z wymieszczeniem się na tych skrętach i tak dalej. Chociaż tutaj może być jakiś problem drobny. Nie no, podjechaliśmy w miarę ładnie. Elegancko, no naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej aktualizacji. Wbijajcie na Urban Move 4 koniecznie jak najszybciej. No i przejedźcie się sami, ocencie sobie sami. Zobaczcie jak to wygląda. No ja uważam, że jest świetnie. I śmiało mogę to polecić. Jeszcze raz przyjrzyjmy się temu logo pięknemu Volvo. A i byłbym zapomniał wspomnieć o tym, że pojawiło się też logo na Mercedesie 405 N2. No szacun i dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie.